Siema, Czysko. Bieda straszliwa sięga praktycznie zenitu. Ludność się wysusza. Jak widać, nie ma co pić. Wirus atakuje straszliwie. Naród prawie całkiem wysuszony. Wszystkie zasoby zaczęły się kurczyć i są praktycznie do końca wyssane. Jedynie co zostaje, to modlić się o deszcz albo jechać zdobyć gdzieś coś do jedzenia i picia. Bieda doskwiera straszliwie. Rządy państw mimo ogromnego zagrożenia wirusem nic nie pomagają obywatelom. Mimo tak ogromnego zagrożenia nikt nie dowiózł nam do domu piwa. To jest niewiarygodna sytuacja. Zostaliśmy zostawieni samym sobie na pastwę losu. Żadna pani kanclerz nie zadzwoniła, nie spytała się, czy mamy jeszcze piwo. Po prostu nie interesuje ją to, co naród będzie pił. Jak w takiej sytuacji przeżyć? Mimo tego, że tak ogromne zagrożenie wirusowe, obywatel musi wyjść z domu i udać się samemu na polowanie czegokolwiek do zjedzenia i picia. Wniosek z tego taki, że brakuje już mi powoli słów.
ludność chodzi po świecie cała otumaniona. Wszyscy się boją. Nie wiedzą, co z tym fantem zrobić. Gdzie zdobyć najtańsze piwo? Ale my im naszej skrytki nie pokażemy, jak tu dokopać się do najtańszego piwa. Otumaniona ludność, cofnie. Gdzie cofie, kurwa? Debile. Się, kurwa, musisz cofnąć. No jak ty kto, kurwa, jedziesz, człowieku? No to jedź, kurwa, wypierdalaj. Co ty tu, kurwa, robisz na środku, kurwa? Debil jesteś, wypierdalaj stąd. Poszedł, sio. Bo cię, kurwa, tu zaraz nagram. Patrz, teraz się zaś tam wpierdoli. No czy to, kurwa, mądre jest? A kuku. Co za, kurwa, debil jebany, no. Skrzynka Pyskiego 1199. Ciśnienie ustabilizowane. Chciałbym pokazać i przedstawić, to jest Felek, stary druh, taki duch działkowy. Pilnuję tu skubaniec, żeby wszystko było w porządku. Stary pijok, pali też, no i tak to wygląda. Ojejku, jejku, kurczę, tak to pierństwo wygląda, jak tu, kurde, pomyśla o tym, to aż, kurde, szoku dostaje. Kto to ma wszystko ogarnąć? Kto to ma wszystko tutaj ogarnąć? To co teraz spadło, a teraz, kurde, to co spadło, to jabłko, jakby tak ktoś jabłko czuł, no nie ma. Szok, nie? Tu jeszcze, kurde, no nie ma czasu tego nawet z drzewa strząsnąć. Tak to jest prawda, kurde. To są jabłka przechowywane tak zwane na drugi rok, a te nawet jest dość twarde. A jakie brudne. Na nic nigdy nie ma czasu i to jest właśnie ten problem największy. Muszę te drzewa jeszcze przyciąć. Skubańce. Już, kurde, puszczałem nowe dzięcioły. Palma to nam odbiła na bogato. Kurde, z cytrowy to nic nie wyjdzie, to trzeba wszystko będzie chyba przekopać i zasiać na nowo. Są takie systemy podlewania. Tu wyjdzie nasz lasz pod chodnikiem. Tu wyłazi, potem jest podłączony system. Coś takiego jak tu,
i podlewa się. Samo. Ta drzewka to czereśnia. Yeah.